którzy są bez punktów w zawodach letnich Grand Prix, skakali wcześniej, nie oznacza, że są zawodnikami gorszymi. Oni po prostu na zawody letniej Grand Prix poprzednie dotychczas nie jeździli, bo też takiej potrzeby nadzwyczajnej chyba nie było. Pierwsza kadra japońska skakała, a ich koledzy z zaplecza tejże kadry trenowali w Japonii. Chilku Kang, drugi z Koreańczyków teraz w powietrzu, rozpoczyna drugą dziesiątkę zawodników, ale podobnie jak jego starszy kolega, czyli Hyuk Chung Choi, nie osiąga 120 metra, nawet 110 nie, 108 reprezentanta Japonii. No i cóż, też mizerne chyba szanse na awans do drugiej serii konkursu. Cały czas na prowadzeniu Shio Suzuki przed Fumihizą Yumoto i Takanobu Okabe.